Że pindel, że co? A to do tego nie jest? Ale do czego? Nie wiem. Ej, ja... Pindel, co to znaczy w takim razie pindel? Ja na Tinderze... Nie wiesz? Nie. Nie wiem, co to jest. Pindel? Tinder dla pind? To nie mówię. Pindel. Aha. A że chuja? Fuck! Ktoś tam na to mówi? Pindel? Przez E? Ale przez O też? What the fuck? Nie wiem, ohydne. Co myślisz o kolczyku w pępku? Spoko mam. Kolczyk w pępku jest cool. Jest mega cool. Długo ci się goił? Tak. Tak. Ja jestem kociewiek. To fakt, nawet nie wiem, co to znaczy. Kociewiek? Że coś od kota? Mam inne słowa. O, o. W domu siedzisz, czy gdzie? Nie powiem. O. Jedzonko. Jest. Jedzonko. Sztangi, jak wszystkie dziewczyny około 20 lat zauważyłam, że robią sobie kolczyki w sutkach. Ja swoje zrobiłam, jak miałam 18 lat. Pokażesz, jaki masz? Chodzi o gwarę. Opowiedz historię z Tindera? Spotkałam się tylko z jednym chłopakiem z Tindera. I to tylko skończyło się jako znajomy. Gwardia. A cała reszta, szczerze, traktowałam Tindera jako grę Smash or Pass. Nic specjalnego. Jednego chłopaka tylko poznałam i w sumie jako kolega znajomy. Wolisz grzecznych czy niegrzecznych? Nie wiem. Ukrywasz coś? Co mam ukrywać? Używałam Badu, jak byłam za granicą. Nie pasuje twój gust totalnie do twarzy. Co mogę powiedzieć? Jesteś szczęśliwa? Tak. Masz i pępek, i sztangielki? Damn. No. Pasuje. No mam niski głos mam. Dużo ludzi mi mówi, że mam głos jak mężczyzna. Ile masz wzrostu, ile ważysz? 1,60 m niecałe i ważę 47 kilo. Pokażę kolczyk w pępku, mam teraz sukienkę. Dzięki. Jaruś. Nie jestem ruda, what the fuck, co wy macie z tym rudym? Wy chyba nigdy nie widzieliście rudego na tym. Dosłownie. No nie jestem jakaś duża. Ona ma różowe włosy, miałam. Miałam różowe włosy, już nie mam. Nie wiem, ale chyba nie mam... TikToka w sumie miałam, ale usunęłam. Taki jak miałam różowe włosy. Nawet się wybił. Był coś o aborcji. A gdzie Kubek najlepszy pracownik? Nie mam. Bo nie jestem nawet dobrym pracownikiem, a co dopiero najlepszym. Odruch. Nie. Solarium. Nie. Nervus. Tak. Nerwus. Gdzie to jest? Tu. Ja widzę tylko dwa. Tak, no.
Aha. Dobra, czekaj, teraz będziesz widział więcej. Teraz powinieneś mieć więcej. Ale nie stalkuj, bo to jest cringe. Moje TikToki. Dzięki. Bardzo to doceniam. Niestety mój szef tak nie robi. Nie daje mi podwyżki tylko za to, że siedzę. Emerytka. Jest. Bo to takie troszkę ironiczne, bo wiem, domyślam się, no. Ale fajnie było, jakby tak robił. Chciałabym, żeby tak robił. Cywil. Gdzie pracujesz? Nie powiem. Nie powiem wam. Ile masz emerytury? Zero. Jakie masz zainteresowane, to znaczy hobby i tak dalej. Dworzec. Lubię wykreślać wykreślanki. Nie no, nie wiem. Interesuję się psychologiem. Na to chcę iść. Seriale, tak. Seriale to jest moja. Książki. Lubię oglądać książki. Zwierzęta bardzo lubię. Nie wiem co. Nie mam żadnych zainteresowań. Jestem w chuj nudna. Artretyzm. Słyszałaś o tym nowym wirusie? Bo jest korupcja. Jaka? Skąd jesteś, dupy? Ej, swędzi mnie nos. Robert, go find God in your life. Nie możesz być nuda, bo na taką osobę nie wyglądasz. A jednak będziesz leczyć ludzi z deprechy, przejebane. Mam taką nadzieję. Obgadują, jak nos swędzi. O Jezus. To dlatego mnie tak często swędzi nos. Oni piszą o tym wirusie, dla nim zombie. Nie, nie słyszałam chyba o tym. Słyszałam o tym, że Hawkins wziął udział w tej wyspie, że podobno tam był. Jest odruch. Na tym się utrzymałam z ostatnich tych. Spróbuję nie oglądać. Cringe, nie? Wiem. Ale miałam tam różowe włosy, miałam też niebieskie, może ten. Tak, był na wyspie i są zdjęcia. Tak, wiem, no, słyszałam. Piknik. Piknik. Może mówisz, że nie masz zainteresowań, ale tak naprawdę to tajemniczy geniusz. Ewidentnie. Ewidentnie po prostu jeszcze tego nie wie. Nie wie świat. Tak jest. Ja jestem ukrytym geniuszem. Kazał nagim karom rozwiązywać zagadki matematyczne. Serio? Nie, to nie jest prawda. Realia. Prawda? The fuck? Ew. Solarium. Ohydne, nie chciałam tego wiedzieć. Biedne. Solarium. Trzoda. Ostatnie słowo. Trzoda. Znalazłam. Trzoda. Przynajmniej w przybliżeniu to znaczy... Nie! A jeśli po jednym szczególe znalazłem twojego insta, to jestem geniuszem? Nie. Ale proszę nie podawaj go tutaj w takim razie. Bitch. Zimno mi. Nie było nic od... Co miało być odkrywczego? Dosłownie nic nie mam na Instagramie. Nic. Dlaczego wstawiacie takie kurwa emotki? Jesteście cringe'owi. To bardziej niż ja. Skąd jesteś z dupy? Wiem, jestem śmieszna, no. Hej.
Nie widać mnie i nie mogę przypiąć nawet. Czemu nie możesz przypiąć? A używasz jakiegoś słowa zakazanego? Ale ty masz ego.